Zamiast Pucharu Świata, Puchar Prezydenta. Zamiast alpejskich tras, stok na Śródulskiej Górce. Poszedł. Ale mimo, że w czwartek startowali tutaj tylko gimnazjaliści, to czuło się atmosferę prawie jak na zawodach FIS. Organizacja jest bardzo dobra. Znaczy mi tam nie poszło może na pierwszym zjeździe, ale dobrze. No, w zeszłym roku nie było ich, bo nie było śniegu. Tej zimy jednak go nie zabrakło i imprezy nie trzeba było przenosić do Szczyrku. Trasa jest trochę oblodzona już po tylu uczestnikach, ale myślę, że dobrze się zjeżdża. Odcinek zjazdowy namiastka slalomu giganta miał długość ponad 200 metrów i 16 bramek. Tutaj przedział umiejętności jest bardzo duży, od takich, którzy praktycznie zaczynają, widać, że pierwszy raz jadą, do takich, którzy kręcą zupełnie niezłe wyniki. Ale nie tylko o wyniki chodziło. Liczyła się również dobra zabawa. Dzieci niekiedy miały problemy z poprawnym przejechaniem trasy, myliły się w kolejności skrętów i wychodziły takie niestety przykre sytuacje, ale generalnie całe zawody przebiegły bardzo fajnie, w przyjaznej atmosferze. Przyjazna atmosfera pomogła również w doskonaleniu swoich umiejętności. To był przypadek, po prostu zdecydowałam, że jak już jeżdżę 4 lata na nartach, no to może bym się sprawdziła tak w takich zawodach. Bo dla większości młodzieży impreza była rozpoczęciem narciarskiego sezonu. Myślę, że było tak średnio, bo mimo wszystko stać mnie na więcej, ale to jest mój pierwszy występ w tym sezonie, można powiedzieć, pierwszy raz jestem na nartach, także no nie było źle. Po takiej rozgrzewce na stoku Środula na pewno będzie łatwiej w prawdziwych górach. Nie było jakoś tak, że ktoś zmusił, tylko po prostu była taka propozycja, no a mieliśmy też zorganizowany wyjazd na narty, w poniedziałek będziemy jechać, więc takie chęci. No i wiadomo, tam szósteczka z WF-u. Zawsze będzie. W sobotę finał, w którym zmierzą się dorośli i przedszkolaki oraz 24 osoby zakwalifikowane z sosnowieckich szkół.